Dobra, witam. Mamy atomowe serce, mamy czerwoną poświatę i jedziemy. Ator ma zieloną czy niebieską? Ja mam czerwoną. Jakbyście się zastanawiali, co robię, to czyszczę klawiaturę. Po prostu wyściłem klawiaturę. Kontynuuj, dobra, bo już zapomniałem, gdzie byliśmy, kurczę, w którym miejscu. Ale nie będę mówił. Chociaż nie, to już się ukaże, więc spoko, bo nagrywam do przodu oczywiście. Bo nie jestem w stanie codziennie nagrać, bo też jestem w pracy. Ale jest kawusia, pasuje, dobra. Idziemy z tematem. Nagrywa się, pasuje. No dawaj, 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 dawaj. Musimy znowu wejść w rytm, bo jednak 2 dni przerwy to dużo. Wczoraj nic nie nagrałem. Nie było kiedy nawet, więc... Coś się długo wczytuje dzisiaj, nie? Nie wiem. Dobra, trochę sobie ściszę tu na słuchawkach. Co by nie było za głośno. A tu następna gierka się szykuje do ogrywania. Słuchajcie, tutaj jak nie będzie wyświetleń, no to też w końcu pewnie zaprzestaniemy. Albo sobie walniemy, po prostu dokończymy sobie na streamie którymś. O, może tak zrobimy. Bo wtedy na streamie, tym po pracy, można sobie walnąć 5 godzin i... No i pasuje, nie? Damy jeszcze sobie niżej troszeczkę. Wtedy sobie można walnąć 5 godzin streama i gitara, nie? Dobra, tu gdzieś zapisywaliśmy i co tu połącz... Aha, dobra. Dobra, wiem o co chodzi. Z tą brzozą. Możesz teraz zabrać pojemnik. Który? A... No, co zatem wybieracie, majorze? Ja bym chciał sprawdzić, czy mogę sobie... No, niewystarczająco. Niestety, dobra, okej, trudno. Nie wiem, o jaki pojemnik mu chodziło. Ale dobra, idziemy. Idziemy tam, gdzie mamy iść. Idziemy teraz do tej brzozy z powrotem, nie? Co tu się... Luminopolimer. Świeci się. Ale piękne. Rozpoczęła się faza wstępnego wytwarzania elektryczności. Świecąca brzoza. Uwaga, personel rozdzielny. Dostęp do wschodniego skrzydła kompleksu został przywrócony. I teraz jeszcze następne pojemniki. Łajeny, tych pojemników. Trzeba pojemnika, dobra. Tu nam się nie otworzyło, gdzie nam się otworzyło? Z pracowni pestycydów. Czy mamy mapę? A, to tylko na otwartej przestrzeni to działa, okej, dobra. W zarośniętym parku, no był taki zarośnięty park. Może tędy. O, tam jest nasz kolega, dawno się nie lalim z nikim. Ej, a tym... Którym tu się to... W ogóle nas nie usłyszeli. A ty w ogóle. A jaki on unik zrobił gdzieś tam?
Gdzie on jest? Gdzie on... Dobra, pokonałem go. Ja już się nie mam czym leczyć. To jest straszne. A, to z tej rury one wylatują, no dobra. To przynajmniej tyle wiem. Chyba się powoli zbliżamy. Ale czy tu szło jakoś wejść? No dobra, to idziemy jeszcze w drugą stronę. Dookoła. A, kawusia jest, to pasuje. Lubicie kawę? Napiszcie w komentarzu. Kawa. Będę wiedział, że ktoś oglądał przynajmniej. Jak napiszecie w komentarzu słowo kawa, to to jest takie jakby hasło do tego, że oglądacie odcinek. Jest 6 minuta, więc zobaczymy, czy w ogóle do tej... Proszę wybrać procedurę. Do tej minuty wytrzymacie. Kurde, no nie, niewystarczające, no, no dobra. A ja podejrzewam, że jeszcze siebie mogę... Wyposażenie... A gdzie to jest to o mnie było? Autoryzacja. Major Nieczajew. Chcę podrasować rękawice. Tu odbierz i tu odbierz. Coś straciłem pewnie, nie? Zaiste. Dobra. Postać? A nie, o, trzeba było tutaj sobie. Czemu niedostępne elementy? Po co trzeba zrobić? 37, nie, nie mam tylu. Aha, dobra, to coś. Dobra, to źle wydaje punkty. No niech tak będzie. Zapisywanie danych. Następnym razem się poprawię. Co z tym mam zrobić? Aha! Co to za gówno? To sadzonka. Czyli jak co? Z Alexa. Sadzonki zaprojektowano jako wydajną karmę dla dużego bydła. Ale z tą sadzonką jest coś nie tak. A tu jest bydło. Sadzonka i bydło, no super. No nie, no to to... Morderczy kurczak? Teraz już widziałem wszystko. Teraz przegięli pałę po prostu. Przyciąganie ich uwagi jest mi wskazane. Aha, dobra, dobra. Ciekawe, czy oni... No pewnie wylizą którąś stroną. O co chodzi z tą chłodnią? Badano tu możliwości przetrwania żywych organizmów w... Kurde, tu do chłodni pójdziemy. Wsadzić rośliny na księżycu i... Dobra, najpierw trzeba ich rozwalić. Prowadzone tu badania obejmowały wiele dziedzin. Od prymitywnych jednokomórkowych roślin po bydło i inne zwierzęta.
Co z tą koptarą mogę zrobić? I on tak bez sensu się tu przesuwa? Może miałem nią przesuwać, żeby oni mnie nie zauważyli. Może o to chodziło. Ach, w końcu. Mnie już nie pomożecie, ale część osób wciąż żyje. Nie śpieszyliście się. No chyba nie. Nie przybywam na ratunek. Raczej na zwiady. A niech mnie. Minęło już mnóstwo czasu, a nie ma alarmu. Wojsko nie śpieszy z pomocą. Widzieliście, jak to wszystko się zaczęło? Możecie mi o tym opowiedzieć? Nie chcę. Nie. Ale zdecydowanie mogę. Maszyny nie zaatakowały od razu. Najpierw tak jakby rozeszły się po zakładzie, żeby napaść wszystkich naraz. Zacząłem coś podejrzewać, kiedy roboty laboratoryjne weszły do pracowni i stanęły ludziom za plecami. Większość moich kolegów zginęła przy swoich stanowiskach. Najstraszniejsze było nie zabijanie, ale to powolne podchodzenie do ludzi. Trochę jak na zajęciach z WF-u, kiedy każe się dzieciom podzielić na pary. Dawno temu zginęliście? Nie pamiętam, ale przeżyłem dłużej. Ja idę pokazać, dobra. Maszyny nie mogły się do mnie dostać, bo nie było jak wejść. Była strzelanina, a potem zewsząd zaczęły wystrzeliwać węże. Większość zginęła w pierwszych sekundach. Bardzo szybko. Roboty rozbijały im czaszki albo skręcały kark, jakby zrywały kapsle z butelki z oranżadą. Rzuciliśmy się do ucieczki, ale wtedy robot chwycił towarzysza Afanasiewa. Był tu żołnierz, usiłował je zatrzymać, ale zdążył tylko powiedzieć och. Wtedy opuścił mnie strach i rzuciłem się na robota. Ostatnie co pamiętam to... Cię martwię. Przykro mi. Rozwalimy tych skurwieli. Nie można winić maszyn. To ludzie to zrobili. Nie wygląda mi to na przypadek, gdy coś planuje się miesiącami. Jasne. Po wszystkim przyślą tu kogoś po was. Dla mnie niewiele to już zmieni. Lepiej dopilnujcie, by ten wirus... Czy cokolwiek się stało z robotami, nie dotknęło też pozostałych. Ale by było ja, jakbym mikrofonu nie włączył, nie? Czy tam się coś zrobiło? Ale tu mroczno, nic nie widać. Ja też tu nic nie widzę, uwierzcie. Czy to mnie będzie atakiem? Gdzie to jest? Nie wiem, rodzaj. Niezłe rybki pływają w tym akwarium. Co się. Alarm! Aha, dobra. Tam jeszcze jest ten latający skurwiel. Co za cholerny bajzel. Jeszcze z nich mogę pobrać przecież te, nie? Towar. To se pobiera. Dobra. Komputer pomylił was z kierownikiem tego laboratorium. Przypomnienie. Czas zażyć leki na nadciśnienie. Odtwarzam fragment
Ej, miałem sobie kupić. Dobrze, że mi gra przypomniała. Niektórzy tak gadają. Krąg życia w rzeczy samej. Dlaczego w ogóle musieli wymyślać taką radę? Nasi przełożeni uważają, że propaganda zwiększa wydajność. Czyli dla nich personel to ledwie bezmyślne świnie. Jak te zwierzęta. To nie zabijanie, to tylko podtrzymywanie kręgu życia. Ba, wiesz co, odbierze? Nawet jeśli jesteśmy tylko świniami. Kto dał nam prawo źle traktować inne świnie? Prawda? Bardzo mi ciebie żal. Naprawdę. Bóg wie, że nie kłamie. Zginąłeś śmiercią bohatera. Myślę nawet nad postawieniem ci pomnika. Tu będzie trzeba coś ustawić jak nic. Czasem sobie myślę, że jeśli włączyć muzykę klasyczną, to konwulsje stają się tak jak... Mam nadzieję, że niczego nie pomieszamy. W końcu... Aha, czekajcie. Kura. Krowa. Do diabła z tym. Powinienem poprosić o przeniesienie do innego działu. Pęci się, choćby tymczasowo. To powinno załatwić sprawę. Nie, trzymaj pazury z dala od tego. Mnie to nagrania. Dobra, wyłączę. Aha, to jest to, co włączyłem. A mam wszystkie włączyć? Uchwyt na miejscu. Wszystkie muszą być na zielono. A nie, ten był dobrze. Dobra. Nie, ten odwrotnie, ten był dobrze. Jeszcze jeden został. Świnia jakaś została. O! O, wysoko, wirówka. Pozyskuje się organiczne składniki polimery. Gdzie to wszystko? Rzeźnie winiątek. Do pracowni ARK w celu poddania syntezie polimerowej. Nawet nie chcę wiedzieć. No to ale ładne. To wielkie. Nigdy nie widziałem tylu doniczek w jednym miejscu. Ja też nie. Tutaj hodują rośliny, które zostaną wykorzystane do terraformowania Księżyca, Marsa i Wenus. Ale teraz gówno robi. Musimy znaleźć panel sterowania. Szlak. Nic, kurde, tylko tu trupy. Na ścianie jest laserowy przekaźnik aktywujący zasilanie. Dobra, zajmę się tym. Ale nigdy się do tego nie przyzwyczaję. Co zatem wybieracie, majorze? Mogę? O, dobrze. Ma kapsulka? Kurde. 100% życia czy 50% życia? A czasem mam tak, że lepiej wybrać sobie te, o, te. Proszę wybrać procedurę. Dobra, to mamy.
No i tu trzeba coś połączyć teraz, tylko teraz tak. Aha, dobra. Niebieskie dwa do góry, czerwone na dole. Dobra, nie majtaj teraz tym. Jestem taki rozgałęźnik? Kto jest to? Gra zapisana, czyli uruchomiłem coś? Napełnić pojemnik? Napełnienie kryopolimerem następuje automatycznie. Musimy tylko zaczekać. Brzmi aż za prosto. No dokładnie. Zaraz się zlecą do nas. Chyba mamy towarzystwo. Wiedziałem, że nie będziemy mogli spokojnie zaczekać. Szlak! Co jest z tym nie tak? Co ja niby mam zrobić? Napełnienie pojemnika wymaga utrzymania w pracowni odpowiednio niskiej temperatury. Wentylatory wdmuchują zimne powietrze. Muszą cały czas pracować. Nie pozwól sadzonkom wpaść między łopaty. A czemu mi tego do chuja nie powiedziałeś wcześniej? Cholera, wentylator stanął. Spróbuj go zrestartować szokiem. Który to jest wentylator? No kurde, jakbym wiedział. To nie jest to, a może to jest to. Już tu przydarł jakiś. Dobra, rozdupcony. To jest wentylator? Niby pokazuje, że to jest wentylator, nie? Ale... Dobra, jeszcze w to walnę, ale... Ale to nie jest to, dobra. No ludzie, jaka rzeź! Kurwa, wypier... No ile tego jest? Jeszcze tu jakieś gówno się przepierdoliło mi do nogi. No więcej ich matka nie miała. Jeszcze jeden tu gdzieś łazi, nie? Ludzie kochane. Ale ładnie towaru. Towaru ładnie, tylko... Tam jeszcze są, nie? To ja nie wiem po prostu, o który wentylator chodzi. Chyba się przypierdoli jakiś... Dobra, wypierdzielaj, gościu. Kurde, bo tu latają jakieś gówna. Już to waliłem w to gówno już.
pierdziele, dziadu. Dobra, trzeba iść tutaj te wentylatory, bo porobić przecież. Chryste, panie. No, działaj teraz. Idealny odcinek, 25 minut. Mam wrażenie, że coś tu zaraz przyjdzie. Albo zaraz znowu się jakiś przegrzeje. Na to gówno najlepszy jest pistolet. O właśnie. No wskakuj, wskakuj maleńka. Tu jestem. Uff, ale chciał mnie załatwić maleńka. Bez kopy strajków zrobiłem przeca, a one i tak wyświetlą mi się, jakbym nie wiem co tu miał. Ta. Kurde, ale się tego tu błąko. No tu są ewidentne kopy strajki, nie? No to jest po prostu, ja nie wiem. No napełniaj się, pojemniku. Czy ja muszę coś jeszcze zrobić? Przecież to jest... Nie bywa, że ja mam tyle czekać na to? Albo gdzieś ja muszę iść, albo co, bo... No spieprzaj, dziadu. Ta muzyka klasyczna, no powiem wam, że pasuje idealnie, nie? Gitary, ta. A tamto co to jest? Jakiś robot protokolarny? A, to jeszcze trzeba naprawić. Dobra, to mógł ta. Tam też pewno jest jakiś niedziałający, co? Chyba już się coś przypierdoliło, nie? Dobra, znowu działają. Znowu muszę wdusić? Jezus Mario. Nie, no wygląda na to, jakby jeszcze jakiś nie działał, nie? Już dopierdolił się znowu jakiś. Co się, któryś jeszcze nie działa? On mnie obalił, no to było klasyczne obalenie. No nie mogłem, za dwa razy próbowałem, nie mogłem trafić gnoja, nie? Tu może jakieś nie działa, co? Co tu nie wiedziała? Dobra, kurde, bo to trzeba pistoletem, szybko. Skąd to się bierze, kurde? Tu jest, dobra. No nie mów, w końcu. No nie godej, przecież tu kopy strajki też będą jak nic. Wiesz, że tak głośno tą muzę tu puścili, jak jasy. Dobra, mam to co chciałem. Zbierajmy się stąd w cholerę. Kurwa, no nie zdążyłem przez 3 dni musiał oglądać
Dobra. Strasznie mi się podobają te wasze cholerne pojemniki. A jak mi się podobają... wsadzanie ich w różne rzeczy. Cóż, to tradycja. Tak, chyba powinniście przemyśleć te swoje tradycje. Jeśli zobaczę choć jeden pojemnik. No dzień dobry państwu. Po kolei proszę. Dobra, dzień dobry, dziękuję. To są następni. On mi wywalił. Ale ham. Tu dalej, bo nie zdążę. Dobra, skończyło się. No nie trafiłem go. Zmiana. Jaki fajny bóg. La. Wyleciałem poza mapę. Ale jaja. Wyleciałem poza mapę. No to to. To myślę, że będzie już w ogóle piękny filmik. Myślę, że. Proszę, można podziwiać krajobrazy. Ciekawe, jak długo będziemy spadać, nie? No fajnie. Czy jest tam dno w ogóle? Najgorsze w tym wszystkim jest to, jeżeli gra na przykład jest zapisana dosyć dawno, to to jest w tym wszystkim najgorsze, nie? No ale fajnie, no. Wyleciałem poza mapę i teraz zasadniczo... No lecę w dół, tak? Cały czas. Oddalam się. Na razie jest 3000 metrów, no to ładnie mnie wywaliło. Wypadłem. Wypadłem z gry. Przydałby się ten... Jak miał ten skrzat, co w sobotę leciał, czy w niedzielę? Znowu zagadka dla was. 4000 prawie już metrów spadłem. Dobra, poczekamy sobie. Ile metrów spadniemy? Co nie? Teraz godzina. No nie wiem, czy mi się będzie chciało czekać i liczyć, do ilu metrów jesteśmy w stanie wypaść poza mapę. Ale myślę, że to jest taka ciekawostka fajna, nie? Czy to się skończy? Ktoś mówił, że ta mapa tu jest ograniczona. Zobaczcie, jaka jest ogromna mapa do przebycia. 6000 metrów, słuchajcie, już jest. No ładnie. Dobrze, że sobie zrobiłem kawusie. O, to lecimy przynajmniej do 10 tysięcy, co? Lecimy do 10 tysięcy. Myślę, że to jest dobry pomysł. 10 tysięcy będzie mi się chciało, a więcej to chyba mi się już nie będzie chciało. Albo puszczę, zostawię i zobaczę. To zostawię to i zobaczymy, do ilu spadnie, co się stanie. Zaraz będzie 8 tysięcy. Ale jaja, nie? 8 tysięcy. No, jestem ciekawy, do jakiego fragmentu możemy spaść. Słuchajcie, tak czy inaczej, to będzie dobry moment, żeby zakończyć odcinek. No nic, no poczekamy, do 10 tysięcy poczekamy. Aczkolwiek jestem ciekaw, do ilu można spaść. Czy w ogóle się spadnie.
czy coś się stanie. Już jest 9,5 tysiąca, zaraz będzie 10 tysięcy. Dobre. Dobre, ale nie za dobre. Bo musieliśmy, no jest 10 tysięcy. Bo musieliśmy po prostu, no tutaj, przerwać gierkę, a mogliśmy już sobie dalej grać. O, zginęliśmy. Spadliśmy na amen. I gdzie się odradzimy? O, fajnie. Czyli prawie 11 tysięcy było chyba, nie? Jakoś tak. Czyli śmiało można nazwać odcinek Wypadłem za mapę. Fajnie. Brawo. Brawo Atomic Heart. I co teraz? On jeszcze żyje. Dobra, no trzeba wczytać, nie? Laboratorium chłodnia. No jestem ciekaw. W jakim miejscu będziemy? Dobra, dzięki za ten odcineczek. Widzimy się następnym razem. Bye.